Dlatego, że to duszpasterstwo ma być takim dobrym początkiem, takim świeżym porankiem z Panem Jezusem. Bo jeżeli z Nim zaczniemy tę naszą drogę życiową i pójdziemy przez życie z takim właśnie światłem, taką radością, takim blaskiem, to możemy naprawdę bardzo wzrosnąć w miłości. A miłość wzrasta w nas, to wzrasta dookoła nas. Wszystkie dzieci są bardzo piękne i wszystkie mają ukryte jakieś w sercu swoje skarby, swoje talenty. I wszyscy my, którzy tworzymy środowisko tego dziecka, właśnie mamy pomóc mu to odkryć i też świecić tym blaskiem, tą radością, energią, nadzieją w świecie. Tak jak Jutrzenka zaczyna każdy dzień, zaczyna poranek, tak właśnie my możemy w tym duszpasterstwie razem zacząć wzrastać w tej naszej wspólnocie, nabierać siły, nabierać energii, iść potem przez życie z nadzieją, z miłością, pokazywać innym, że z Panem Jezusem jest dobrze, że życie chrześcijańskie jest radosne. Dlatego właśnie duszpasterstwo dzieci Jutrzenki. Ta kumulacja tej siły, myślę, tak samo jak słońce, prawda, ma taki nieograniczony zasięg. Tak samo miłość, przecież jest nieograniczona i ma nieograniczony zasięg. Więc jak będziemy uczyć się miłości, Jutrzence, rozbudzającej się, tak naprawdę bez końca możemy budować to niebo tutaj na ziemi. Witajcie kochani, zapraszamy Was do kolejnego naszego roku szkolnego tak troszkę, bo pracujemy w roku szkolnym, ale oczywiście nie siedzimy w ławkach tak jak w szkole. Zapraszamy tym razem o 17 do Katolickiego Domu Kultury jak zawsze, w piątki. Mamy nadzieję, że znajdziecie dla nas czas, bo my mamy już bardzo zamówione. Mamy może pomysłów, pełno barw i kolorów w głowach i Wy na pewno też. Jesteśmy też otwarci na Wasze propozycje. Także zapraszamy wszystkie dzieci, te mniejsze, te większe, z Dorska, z okolic, zewsząd, nie? Rozpoczynamy już za chwilę, tym razem w piątki o 17. Już za chwilę? Nie, w przyszłym tygodniu dopiero. No, dla nas to już za chwilę, słuchajcie. Do zobaczenia wkrótce. O, jeszcze kotek, słuchajcie. A myślę, że dostaniemy rekomendację księdza proboszcza do tej filmiki? Znów przyjdzie maj, a z majem łzy i czekać ma na lepsze dni. Znów przyjdzie mi nosić przykrótkie sny do lat.